has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Halo, halo, cześć, widzowie. Ja nazywam się Czechu i witam was dzisiaj w grze, która nazywa się Najciemniejszy Loch. Chyba podchodziłem z 30 razy do tej gry i ogólnie w sumie zawsze jakoś tak, nie wiem. Nawet nagrałem chyba z 2 razy serię, ale jakoś tak stwierdziłem, że chuj, nie chce mi się grać. Niedługo wychodzi Darkest Dungeon 2, więc myślę, że nie będzie lepszego momentu, żeby nagrać serię z tej gry. Ta seria będzie montowana w moim stylu, więc będzie szybka i interesująca, mam nadzieję, bo gra w sobie, sama w sobie jako do oglądania jest nudna, ale z moim towarzystwie to najlepsza gra na świecie. O. A co to? No pobierz, a ja mam dodatek. On jest bezpłatny. Tak. Kurde, coś zepsułem, widzowie. W ogóle kupowałem dodatek do tej gry i wiecie co zrobiłem? Kupiłem mnie ten i musiałem kurwa wysłać ziomkowi. Nie mogę tego pobrać, no dobra, w każdym razie to sobie pobierzemy później. Gra jest bez modów, gramy normalnie. Ja tu kurwa z 1000 razy w to grałem. O, to są jakby te wszystkie rzeczy, które mamy, czyli wszystko co jest możliwe w tej gierce, oprócz tego cyrkus, coś tam. To nie jest moja pierwsze tego, ale... oczywiście gramy, słuchajcie, na Krwawy Księżyc. Kampanie Krwawego Księżyca są dla gotowych na wszystko szaleńców. Nie spodziewaj się pardonu ani litości. Musisz pokonać zło w określonym czasie i bez zbyt wielu śmierci bohaterów. Krwawy Księżyc to poziom styksowy. Wiecie, a może nie to, bo jakby ograniczony czas nie podoba mi się. Gramy na najmroczniejszym. Bo nie chce mi się jakby... Wydaje mi się, że jak spierdolę kampanię i będziemy w to grali, widzowie, na Krwawym Księżycu, będzie słabo, jak zepsuje to wszystko. Więc myślę, że najmroczniejszy poziom. Gra się... O... No dobra, to jednak nie nazwę. Pewnie później zmienię. Wiem, że coś może być za głośno, za cicho. To sobie oczywiście ustalimy później. Mamy intro i pierwszą misję. Tutorialową. Już to przechodziłem kurwa 700 razy. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. No, jakby coś było za głośno albo za cicho, to będzie naprawiane normalnie. Oj. Sorry, widzowie. Musiałem troszeczkę ściszyć chyba. A i TBH to dawno nie nagrywałem. Widzowie, zostawcie suba tutaj. No, zostaw suba i lajka. Chciałem mi coś... Czy ja wam skipłem intro? No, skipłem intro.
Dobra, no to jakby było coś jeszcze, o, możliwe, że nie było, ale jak się okaże, że było coś jeszcze, to pewnie to smontuję. Bo seria jest montowana. But in that gaping abyss, we will find our redemption. Stara droga, już kurwa z 1000 razy na starą drogę przechodziłem. Ale mimo tak jak mówię, że przechodziłem z 1000 razy tą grę, to nigdy nie udało mi się. Czemu to się wczytuje 300 godzin? Halo, dysk. Nie złota leżuwa. Niezły komputer za 7K i czekam 300 lat, aż się stara droga załaduje w jakimś Darkest Dungeonie. 80% dysku. Uje. Halo? Witam, witam, halo. It's lag. O, nice. Stara droga. Stage coach zniszczona, dozorca nie ma. Trzeba będzie odbyć podróż do wioski na piechotę. Nie ma dozorca. My odkryć droga z piechota. Nie bierzemy tego. W okolicy wołem stały się rozbójnicy, dlatego trzymaj się bocznej ścieżki. Osada jest niedaleko. Ogólnie nie gramy na tym najmroczniejszym, bo wtedy chyba jest czas właśnie na tym, żeby. Zasadzka, daj tym dronom nauczkę. Niech wiedzą, że prawidłowy właściciel powrócił na własności. Rozbójnicy nie są tu mile widziani. Chyba tak powiedział. Zgaduję. Nie przeczytałem do ostatniego. Gra jest dość prosta, nie wiem do końca, jak to jeszcze będę montować. Walimy mu na dziurę, prosta piła. Tutaj robimy unik, albo i nie robimy uniku. Na razie to jest tutorial, który już przeszedłem kurwa 30 razy. Przeszedłem 30 razy, nie dokończyłem w ogóle myśli. Nie gramy, słuchajcie, na najcięższym poziomie, z tego względu, że wydaje mi się, że wtedy jest czas. Najmroczniejszy to jest mocny poziom, ale słuchajcie, ta gra nie wybacza, kurwa. Tutaj jak zginiesz, to giniesz i tyle, nieważne jaką miałeś postać. Więc tak to wygląda. Mamy tutaj po prawej napisane, jaki ma uniki, jaka jest szansa na trafienie, ile mniej więcej zadamy mu obrażeń, bla 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 bla. Nie wiem do końca, jak ja będę pokazywać te gierki, jak to będzie wyglądać. Co? To niezła gra. Dobra, walę ci ogłuszenie. Dobra, cyk. 90% szans. No, jaka odporność, kurwa. A nie, bo on ma 50% na ogłuszenie. Za dawno w to nie grałem, do chuja rzecz. Nie, że się wypierdolę w tutorialu, bo to. Proszę, żebym się nie wyjebał w tutorialu, kurwa. Ale będzie wstyd. Jak ja ten odcinek wrzucę? Dawaj bandaż, nie masz bandażu. Co się dzieje, kurwa, co się dzieje? Dobra, walę ci na dziurę za 11. No właśnie, a propos tego poziomu trudności, co mówiłem, to skoro w tutorialu zaraz kurwa się wyjebie, bo mam 1 HP chyba, 3 HP i krwawienie. No już padłem. No jeszcze nie. Chyba tak, że krwa. No padłem. Elegancko, nieźle, wrota śmierci. Wrota śmierci. Na początku taki pierwszy odcinek, słuchajcie, tutorialowy, później będziemy się rozkręcać i grać. Mam wszystkie dodatki, mam nadzieję, że wszystko. Za każdym. Kurwa, i nie dokończyłem tej pierwszej myśli. Nie nagrywałem chyba z 2 miesiące nic. No i padłem jak coś. Tak? A nie, ale tak. Wyjebałem się w tutorialu, nie? Bez kitu. Zajebiście. Miodzie, kurwa. I mimo tego, że słuchajcie, zawsze grałem w tą grę z 1000 razy, to nigdy nie udało mi się jej skończyć. Więc trochę grałem, czasem pamiętam, kilkanaście godzin spędziłem, ale teraz mamy sporo czasu, myślę, że około 20 dni na to, by rozwiązać tutaj zagadkę najciemniejszego tego lochu. Więc będzie zajebiście. Nie mogę tego założyć, krew jest potrzebna. O, to pułapka. Łonie, do licha, cholipka jasna. Nie wiem, czy jakbym teraz nie dostał. Wydaje mi się, że teraz bym dostawał damage od stania po prostu. I to by mi zjeżdżało. A tak jest trochę bardziej lejtowo. Podoba mi się to, ja chcę do domu. Jak mogę do domu iść? A, dostajemy nagrody z misji, jakieś jedzenie, tak dalej. Wyjebałem się chłopem. Nieźle, wróć do miasta. Krucho ze złotem, odsprzedaj niechciane błyskotki. To prawda. Welcome home. Witam, Such as it witam. is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Nie wiem, czy czytać głos tego lektora, bo on jest taki, żeby mógł zamknąć oczy, chłopie, i słuchać. Ukończ swój pierwszy. Dobra, tutaj mamy jakieś zadania, to nie wiem kurwa co to jest, nie wiem, czy ktoś się kiedykolwiek tym sugerował. Tutaj mamy różne rzeczy, na przykład survivalistka. To muszę mieć więcej misji. Diligence. Powinniśmy mieć gdzieś tu cyrk jeszcze, ale dopiero co pobrałem, więc dopiero jak zresetuję grę to będzie. Tam się chyba rywalizuje. Nigdy z tego nie korzystałem, więc nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Tam się chyba walczy z innymi graczami. Tutaj mamy wóz, możemy kupić różne fajne rzeczy. Błyskotki i talizmany we wszystkich zapomnianych krańców świata. I to nam daje różne rzeczy ciekawe. Możemy to oczywiście rozbudowywać. Aż to.
kurwa, słyszałem 1000 razy. Tu jest cmentarz, jak padniemy, o, mamy. Jednostka krzyżowiec umiera z wykańczenia. Ty, czy jest ograniczone miejsce w cmentarzu? Nie jest. A pewnie na tym ja rozumiem. Na najtrudniejszym miałbym ograniczone miejsce na cmentarzu. Ciekawe, ale wolę jednak, słuchajcie, zagrać na tym poziomie, bo ta gra jest kurwa hardkorowa, ta gra nie wybacza, a ja bym chciał dokończyć tą serię. O, tutaj jest intro. W ogóle to sobie pewnie nagram i może dokończę wam, jak tam przez przypadek zeskipowałem. No wydaje mi się, że idziemy po Diligence, bierzemy tutaj oponentów, znaczy nie oponentów, bo to nasze ziomy. Tutaj możemy ulepszać różne rzeczy. Na razie myślę, że podziękuję i możemy praktycznie wyruszać na pierwszą naszą misję. Mamy różne rzeczy jak farma, knieja, dzielnice, norowisko, ruiny, zatoka i najciemniejszy loch. Różne misje będą, różne moby. Widziałem, że naprawdę, słuchajcie, w tych workshopach są praktycznie mody stworzone na osobne, jakby kurwa takie rzeczy, jak tu widzicie, najciemniejsze lochy. Normalnie nowe lokacje, nowe postacie, nowe misje, pojebane. Myślę, że zajebiście będzie nam się grało. I że ukończymy tą grę, a później jeszcze zagramy drugi sezon kiedyś na modach, albo jakieś mody sobie ogramy. Mapa i mam nadzieję, że się nie wypierdolę. Wystaw swą odwagę na próbę w Szalonym Królestwie Poległego Przodka. Sprawdź, jakie stworzenia się w nim panoszą, ale nie zapuszczałem się daleko. Mapa i idziemy na zwiad. Zwiady są raczej na chillku, ja sobie małą podpowiedź odpalę. Nie będę aż tak się kurwa, wiecie, tym sugerował, tym poradnikami, ale... No nie pamiętam, ile się brało. Jaki ruin, zgujdę, kurwa, co ja piszę? Czemu ja mówię? Wrzucę to później w odcinek i będą nudy, giga. Nie mów już nic, zamknij mordę, debilu. Useful tips, dobra, chuj, nie mamy. Lecimy na żywioł, kiedyś to znajdę. Dobra, idziemy na te zajebane ruiny. Pierwszy odcinek trzeba nagrać. O, tu mam tego. Ten jeden pierwszy raz sobie tylko zobaczę, ile to się brało. 12 fooda, tak tu piszę, 12 fooda. To jest short mission? Tak. 8-9 torches, to weźmiemy 9. Na bogatości. Kieleton. Jedno to podobno. 1-2 shovels. 2 holy water. No to raz weźmiemy. I tak to pewnie wypierdolę. Bandaże. Kurwa, co tu się dzieje w ogóle? Bandaże. No to jest raz bandaż. I co jeszcze? Medical herbs. To są zioła lecznicze. No i dobra, i zajebiście. Ja mogę iść, kurwa. A ja sobie nie poukładałem ich po kolei, bo to się jakoś tu układało. Ale ja to też jestem mądry. Rzeczy, co zrobiłem w opcjach, to kurwa zaznaczyłem w skip tutorial. To niezłe układ. A, tu się chyba robi, tak? Dobra, teraz trzeba zobaczyć, kto będzie najlepszy. Wydaje mi się, że jeden... Aha, to się jakoś tak robiło. Jesteś do dupy. Ty w ogóle jesteś do dupy. Ty najlepiej na trzecim. Czyli robimy tak. No składzik nie jest najmocniejszy, kurwa. Ale jakoś to będzie, widzowie. Idziemy. Misja jest dość krótka. Jesteśmy w ruinach. No i elegancko znajduję pochodnie. Zaskoczenie, no dobra. Dajcie mi walić na cipę. Co tu się robiło? Co ty tym robisz? Potruć się? Trutką? Nie no, myślę, że cyk. Będzie elegancko. No i miodzio. Tutaj zrobimy. O, tak jest. O. No i elo, za zero. Znaczy za... W sensie oni za 0. 2-0. Otwarta skrzynka. No i kurwa, i nie wiem, bo teraz mogę opcjonalnie użyć do tego jakiegoś rzeczy. Ale skoro jest otwarta, to chyba bierzemy. To znaczy, niektóre przedmioty, jak użyjemy skrzynki, to wypadają z nich więcej rzeczy, więc się... klucza, to się bardziej opłaca. Tutaj używamy łopaty, no i tak to się wiedzie, kurwa, w tym Darkest Dungeonie, jakby ktoś nie grał. Ale taki tutorial, jakby nikt nigdy... O, chujoza. Trzeba to naprawić. Unix ma to. Dobra, walę wam bomby. Które lepsze? Barzenie 1, barzenie 0. A, bo to ogłuszenie jest. O, zaraza, zaraza. A ile bijesz? 1, 2, 5. Poczekaj, co? 5 punktów na rundę? 4 punkty na rundę. Ale ja bym ostatniego wyeliminował. O, no i chuj. Maczugą? Dobra, kurwa, ciosa maczugą dostajesz za 5. Mogę jakoś w przód iść? Dobra, to tak ci walę ciosa i nie. Tobie robię. No tak ci walę. Unisz ma to. No i tak ci wale, jelo. No i trutką dostajesz. Rajewska chmuro. Dobra, ten już martwy. No i maczugą, jelo. Dobra. Dostaliśmy jakieś rzeczy, przesunie... Jak to ustawić, żeby... O, tutaj tym. Pospolite. Plus 20 odporności na osłabienie. No to dupy raczej będzie sprzedawane, bo to też odejmowanie uniku to chyba nie jest najlepsze. Witam, witam. Dobra, idziemy do góry na razie.
Ja zawsze lubię sobie przejść te wszystkie rzeczy. Dzisiaj będzie pewnie krótki odcinek, więc by się nie martwcie, że dzisiaj 10 minut. Pewnie odcinki będą codziennie, bo pewnie je wrzucę po prostu, jak będę już, jak już nagram całą serię, tak mi się wydaje. Nie chce mi się tego nigdy na bieżąco nagrywać. I pewnie nigdy, bo ostatecznie nagram, ale no chuj, postaram się. Nawet jak nie będę miał czasu, to się będę starał. Dla widza. Dobra, rzucamy trutkę. Zaraza, no i siadło elegancko. No to co? Ogłuszenie może jakieś? A nie, to nie daje. O, to daje ogłuszenie. Ogłuszenie, szmato. Brony jest martwa za dwie rundy, to nawet nie ruszam. Cios w oponenta. Krwawienie. Ten też jest w sumie martwy za dwie rundy. O, właśnie, tu jest jakieś leczenie, kurwa. Ulecz na siebie? Nie, no, leczymy. Leczymy naszego zioma. Czasem odblokowujemy nowe rzeczy, to wam będę pokazywać. Zawsze chciałem, kurwa, przejść Darkena, ale nigdy nie mogłem. Oj, mamy też stres i w ogóle. Będzie się ogarniać na bieżąco. Jak ktoś nie zna gierki, to kurwa, to chujowo akurat. Powinieneś, bo giga dobra gra jest. Dobra, w sumie wszyscy są martwi, to nie wiem. Obywalny. Myk? Uda się? Nie uda się, krwawienie. Ale i tak jest martwy, to leczonko. Cios. Nie wiem, czemu ja mam kurwa tyle run nagle. W sensie cały czas ich biłem. I ten najgorszy, ten... Oj, to jest chyba pamiątkowa skrzynia. A spróbujmy tak użyć. Proszę bardzo, warto zapamiętać. Wydaje mi się, że... git. Dobra, weźmy to tu i to tu, żeby sobie slota na razie zwolnić. Mamy zwiadzik. Zwiadzik pokazuje nam, czy są jakieś pułapki i tak dalej, to spoko. Możemy je rozbroić, albo w nie wejść. To ma większą szansę. Ty masz 90. 90. Hit. Zwiadzik Cox. Psycha nie siada. Najważniejsze. Psycha nie is gone. Dobra, idziemy tutaj i się cofamy. Tak sobie tu przejdziemy, żeby jak najwięcej rzeczy zdobyć. Oj. No i to sobie możemy zestakować w sumie. Witam, witam. No dobra, cios. Ile masz HP? 6. Ja bym zrobił... W sumie tak bym zrobił, bo on jest mała odporność na ogłuszenia. No i git, i przekminione. Cios. O kurwa. W ogóle lepiej jest tracić HP, niżeli... Jeżeli w sumie tracić psychę, bo psychy ciężko się odzyskuje. HP mogę odzyskać leczeniem. Mogę tak specjalnie robić, że jak zostanie jeden oponent, to go ogłuszesz jak pojebany ciągle i później sobie HP regenerujesz. No co, walę ci zarazę. Krytyk za 11. Łatwiutko. Leczonko. Cios w oponenta. Cios w oponenta. Cios w oponenta. Cios w oponenta. No i miodzio. Nie mamy niestety, kurwa, miejsca. Co to daje? Przepędza zło i podniesie odporność bohatera? No dobra, to bierz. A... Kurwa, przecież tu się używało świętej wody, której właśnie użyłem, jak jebany debil. Chyba. I to odnawiało psychę. Dobra, tak zrobimy. Też odnowi, powinno. To mi coś dało? Jakieś golda? Dziwne. Aha, bo ja mam żarcie w ogóle. Po chuj mi tyle żarcia na te... Po co wziąłem żarcie na krótkie misje? Nie, to coś my kurwa oszukali z tym żarciem. Dobra, zrobimy tak. To jest chyba więcej wart. Zamknij. Co tu się dzieje? Woda święcona. No nie bierzemy już. Raczej się nie przyda. Czy spotkamy przeciwników? Raczej nie. Nie wiem, czy w ogóle jest możliwe, żeby przeciwnicy się jakby zrespili, jeżeli tego. Chyba nie. Chyba możliwe, że jak światło by było dość przygaszone. Dobra, musimy się udać tutaj. Dobra, w plecach pełen keszu. Aha, w plecach pełen żarcia. Ale możemy chyba... Możemy to zjeść? Możemy... Każdy ma full HP? O kurwa, to nie zjemy. Serum? Dobra, weźmy za serum. Oj. A, w misjach krótkich też jest głód? Zapomniałem o tym mechanizmie w ogóle, ta. No racja. Kontynuuj przygodę. Misja została wypełniona, bo to był zwiad i mieliśmy 90% sal przeczesać, żeby tutaj zobaczyć, czy nie ma kurwa przeciwników. Używamy łopaty? A ile łopata? Kosztuje w sumie. Może łapami było lepiej. No i tu już są... O, to jest swoją drogą nowy przeciwnik. Dobra, bierzemy zarazę. A, bo to na dwóch jest i na czterech. W ogóle ten to jest mój ulubiony ziomek, co rzuca tymi zarazami. No taki kocur jest. Szansa trafienia, duża szansa ogłuszenia. Ale to rozegrałem zajebiście. No dobra, walimy. Pyk. Leczenie? Nie mam, ale mogę walnąć ci, co to jest. A mogę ich uleczyć? Poczekaj, ja go uleczę, jak mu dam to? A nie, walnę mu... Aha. O, no to ciekawe. Nie wiedziałem o tym. Dobra. W ogóle jak widziałem te mody, to... Pokażę wam później, może w następnym odcinku na samym starcie pokażę wam, kurwa, przeciętne mody do Darkest Dungeona, to interesujące są te mody na pewno.
ktoś jest nik jak Oksen. Ale nie chciałem ogłuszenia, mi się mylą kurwa te wszystkie rzeczy. Dobra, on za dwie rundy jest martwy, to chuj w nie... A bo tak zrobimy, o, o. Albo nie zrobimy to. Nie ustoję? Powiedział Johnny Sins po trzech kurwa filmach w ciągu godziny. Dobra, zaraza, to zaraza? Zaraza. Koronawirusem, na cipę. A, mu się, kurwa, skończyło mu się zaraza, ty, jak ja to liczę w ogóle? Ręka światłości? Jak to w ogóle brzmi? Dobra, spały mu. Kurwa, unik. Witam. Dobra, miodzio, mamy miejsce, mamy wszystko. Wydaje mi się, że używamy tego, bo dostaniemy z tego trochę więcej rzeczy, niż powinniśmy normalnie zasadniczo dostać, więc wydaje mi się, że worth. No to nic, misja ukończona, wracamy tutaj do wioski, kurwa, do bazy. Dostaliśmy jakieś nagrody, co to jest? Szansy do osłabienia, minus 1 szybkość. Chyba okej. Dobra, tu dostajemy jakieś perki, albo perki, albo nie perki. Minus 5 celności, minus 10 odporności na krwawienie. Ale to w pierwszej rundzie. Kontra nadrealny, celność, no i takie różne rzeczy, albo w zależności od tego, jak tam kurwa się kością rzuci, dostajemy albo perki, albo nie perki. O! Działa! Na wybrzeżach miasta rozlokował się cyrk. Ale kurwa, że cały polski YouTube się zjechał w jedno miejsce? Może miałem tam zoo razem z Twitchem. Dobra, powoli się rozkręcam. Tak, właśnie, mamy tutaj rzeczy i tutaj możemy jakby im psychę, regen psychy tu jest. Psycha wtedy nie i zgon, bo się normalnie napierdolić. Mamy też, a Lazaret nie mamy, ale możemy się pomodlić. I tu też widzę, nie możemy nic zrobić. Rzadkie przedmioty raczej nie kupimy. Unik minus szybkość, szanse do przesunięcia. No niby fajne, ale to wydaje mi się, ja nigdy nic nie kupuję w tym wozie. Właściwie tyle, co to jest? Pobierz, no pobrałem już, tylko muszę zresetować, widzę gierkę. Tu bierzemy naszych ziomów, co przybyli, w ogóle to ich więcej trzeba. Ten diligence to od buta trzeba. Tak, to trzeba ulepszyć w chuj. Do czterech, żeby ich było więcej, żeby przychodzili, bo teraz muszę wziąć dwóch tych, co już byli, a oni psychę mają. Chłopy kurwa już siądniętą. Różni ludzie, on na przykład nie lubi, lepiej będę unikać tego miejsca niesłusznej oskarżenia i takie tam szuleria. Nie może na przykład grać. Różne mają perki, te ziomki. Oni sobie piją, ty wyglądasz na taką, co się zbiczowała, git. A ty co? Dajcie mi ból? Aha. No to go akurat... Ty, a co ja zro... Ja pierdolę, jestem debilem. Kurwa, ale przecież ja 4 ziomów potrzebuję na kolejną misję. Czyli będę musiał wyciągnąć kogoś, ja już zapłaciłem. Kurwa, oddajcie pieniądze. A jak przerwę leczenie, to oddadzą siano? Ajajaj. Kogo potrzebujemy w ogóle, tak? Tu jest jeden, on będzie pierwszy, ty będziesz trzeci. Nie, ty będziesz czwarty, ty będziesz trzeci, więc potrzebujemy gościa na drugiego. Czyli ty albo ty. No wziąłbym ciebie, ty masz pierdolnięcie. Dobra, chodź tu. A nie, bo ty możesz coś wygrać na tej czulerni. Dobra, to biorę ciebie. Zamtus? O, wypierdalasz. Koszt leczenia nie zostanie zrzucony. Aha. No dobra. No muszę, kurwa, bo jestem kretynem. Widzowie, zostawcie lajka, komentarz i suba, a my widzimy się jutro. O godzinie 16 zapewne, albo nie wiem, jak to będę publikować te odcinki. To był pierwszy odcinek z gry Darkest Dungeon i widzimy się w kolejnych. Mam nadzieję, już lepszych. Jeszcze raz po, nie wiem, 2 miesiącach nagrywałem, więc i będzie lepiej. Siema.